Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł ogłosił, że w Radomiu zostanie otwarty drugi szpitalny oddział ratunkowy. Podjąłem decyzję dzisiaj o tym, że Radomski Szpital Specjalistyczny za 10 dni, 22 lutego, rozpocznie przyjmowanie także pacjentów niecovidowych. Te 10 dni przeznaczone jest na to, aby tak przeorganizować szpital, żeby możliwe było bezpieczne leczenie pacjentów niecovidowych i covidowych. Radomski Szpital Specjalistyczny wznowi działalność w trybie hybrydowym pomimo apelu władz miasta. Jerzy Zawodnik wielokrotnie zaznaczał, że ta placówka nie jest przystosowana na tego typu działanie. Chciałbym podkreślić, że jesteśmy przeciwni jakimkolwiek hybrydom, żeby w szpitalu na Tochtermana był zarówno szpital zakaźny i szpital specjalistyczny. To już przerabialiśmy na początku pandemii. Wiemy, że to maksymalnie utrudnia pracę szpitala. Powoduje bardzo duże zagrożenie dla pacjentów, szczególnie tych, którzy COVID-em nie są zarażeni, a przez to, że drogi po prostu się krzyżują, mogłoby narazić tych pacjentów na po prostu duże powikłania w stosunku do tych chorób, z którymi się zgłaszają. Konstanty Radziwiłł odpowiada jednak, że dyrekcja szpitala może brać przykład z innych placówek szpitalnych, które zdaniem wojewody radzą sobie w podobnej sytuacji. No jeżeli pan dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego nie wie, moim zdaniem to nie jest możliwe, ma specjalistów od zakażeń szpitalnych i z całą pewnością potrafi zrobić, rozdzielić te dwa ciągi czy dwie grupy pacjentów covidowych i niecovidowych. Oczywiście to jest absolutny priorytet, ale gdyby nie wiedział, gdyby chciał się czegoś dowiedzieć dodatkowo, to ma kilka szpitali wokół Radomia, a w dalszej odległości kilkadziesiąt szpitali mazowieckich, w których była czy jest nadal tego typu organizacja i na pewno mu pomogą w tym, żeby to zorganizować. SOR oraz wybrane oddziały Radomskiego Szpitala Specjalistycznego mają być otwarte 22 lutego. Wojewoda zaznaczył, że 10 dni to czas wystarczający na bezpieczną reorganizację szpitala. Tu nie chodzi o przebudowę szpitala, tylko jakieś drobne poprawki, a nawet czasem postawienie jakiejś ścianki działowej, ale to można zrobić naprawdę w krótkim czasie i 10 dni w zupełności wystarcza. Były szpitale, które organizowały tego typu opiekę, bezpieczną opiekę, bardzo mocno to podkreślam, w ciągu dosłownie 2-3 dni i to też się udawało. Przedstawiciele samorządu województwa razem z dyrekcją Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego postulowali o wyznaczenie na szpital covidowy innej placówki w regionie. Konstanty Radziwiłł stwierdza jednak, że nie ma takiej możliwości. Szpitale w Kozienicach, w Iłży nie są przygotowane do sprawowania takiej opieki specjalistycznej jak Radomski Szpital Specjalistyczny nad pacjentami covidowymi. To nie jest kwestia sztuki łóżka, tylko to jest kwestia odpowiedniego personelu, odpowiednio wyspecjalizowanego, oddziałów, które w tym szpitalu radomskim funkcjonowały, czyli specjalistów w różnych dziedzinach i po analizie po prostu nie byłoby, doszedłem do wniosku, że nie byłoby możliwe przeniesienie tych pacjentów poza Radom. Wojewoda mazowiecki odniósł się także do trudnej sytuacji szpitalnego oddziału ratunkowego na Radomskim Józefowie. Problemy kadrowe to nie są problemy Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, to są problemy wszystkich dyrektorów, wszystkich szpitali w całej Polsce. I co do tego, że lekarzy spełniających kryteria zatrudnienia na szpitalnych oddziałach ratunkowych nie ma tak dużo. To jest oczywiste. Ale jakoś inni sobie radzą z tym. A ten szpital nie? No nie rozumiem. A odpowiadając bezpośrednio na pana pytanie, czy wojewoda zamierza kierować tam jakieś osoby do pracy, odpowiem wprost. Nie, dlatego że to nie jest rola wojewody i nie mam nawet podstawy prawnej do tego, żeby to robić. Decyzja wojewody mazowieckiego ma status natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że nawet w przypadku, gdyby zarząd Radomskiego Szpitala się od niej odwoływał, ma on obowiązek terminowego wdrożenia jej założeń. Oddziały neurologiczny, udarowy, anestezjologii i intensywnej terapii, obserwacyjno-zakaźny, chirurgii ogólnej, dziecięcy, dermatologiczny oraz urologiczny pozostaną przeznaczone wyłącznie dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Cały zapis konferencji wojewody znajdą Państwo na facebookowym profilu Zebra TV.